Szczególnie bardzo mi się podobała Palestyna, ale to było jeszcze, jak to było w brytyjskich rękach. To nie było Izraela. W 1947 roku, w 1948 Izrael powstał. Teraz nie wiem, jaka atmosfera jest, bo tyle lat temu ja tam byłem. Ale ja miałem bardzo miłą kwaterę, dobrą posadę. Byłem na takim liaison officer. Dużo podróżowałem po Palestynie i Sudanie, ale to były miłe podróże. Ja znam Glasgow bardzo dobrze. Byłem tam 1,5 roku w Glasgowie. Chodziłem do takiego lokalu, który był taneczny. Byłem w klubie tanecznym wtedy. Plaza się nazywa. On jeszcze jest na pewno. Dwie orkiestry grały i była bardzo dobra podłoga. To był taki ballroom dancing wtedy. To nie było jeszcze dyskoteki. Ja bardzo chętnie chodziłem, lubiłem tańczyć. Bardzo byłem taki keen on dancing. No i oprócz tego był bardzo dobry bar, dobra muzyka i miłe towarzystwo. Ale to było krótko po wojnie. To był jeszcze czas, 1946 rok. Jeszcze inaczej było jak teraz. A to podnoszenie rąk do góry i hura, hura, to już mi się nie podoba. Bardzo ładnie jest Giffnock, tam mieszkałem. Dobra rezydencja była. Prywatne mieszkanie miałem u kapitana szkockiego, który był emerytowany. Bardzo mili ludzie, piękny dom z ogrodem. I tam jest Earl Prestwick Kilmarnock. Troon in the Noon, dalej na dole. Naval Station. Tam łodzie podwodne stoją. To tam miałem przyjaciół, komandora też. I byłem z komandosami razem Inverary. I tam Duke of Argyll ma swój pałac, a Duchess nas zapraszała na dinner party bardzo często. Duke of Argyll, ona była piękna kobieta, Duchess, i bardzo mile do nas byli ustosunkowani. Także jak był dinner, taki duży zaproszenie, to było srebro na stołach. Kandelabra, bardzo świetne jedzenie, perfekt menu było i wszystko było w evening dress. Gentlemen byli albo meskit, albo smoking, a panie w długich sukniach. Damy dworskie, które były przy królowej i przy princess Margaret, to były z najlepszych domów. No tak, musiałem. Pamiętam taką piękną baronezę, Hermiona Stewart się nazywała, była córką barona, była jedna z dam dworskich, perfekt tańczyła, bardzo miła była. Tańczyłem z princess Margaret też, a dzisiaj jestem taki pensjonowany, stary oficer, który myśli o tym, co przeżył, żyje jeszcze i modli się, żeby go opatrzność zostawiła na tym świecie jeszcze parę lat. Bardzo dobre administracyjne stanowisko w angielskim college. Byłem oficerem administracyjnym, ale już jako cywil. Ale mundur nosiłem, miałem 200 kadetów, które mi dowodziłem, to musiałem mundur wkładać. No i 15 lat jeszcze odwaliłem to. To było już dobre 65 lat, byłem stary. No to była renta. No i po rencie
pracowałem w ambasadach, byłem dyplomatycznym takim konsulem i tak dalej. No i później brytyjska ambasada i polska porozumiały się i zorganizowały dla mnie przyjazd do Polski, żebym ja zobaczył, jak to wygląda. Nie chciało mi się tu wracać, bo były warunki jeszcze komunizmu, ale tak później zaczęło się troszkę poprawiać i zdecydowałem się tu zostać. No i tak tu jest. I teraz jestem już inwalida, bo mi noga nawaliła, miałem wypadek, złamałem nogę. No i przestałem dobrze się ruszać. Także głowa pracuje, ale podwozie jest nawalone. Z pułkownika awans na generała 9 lat temu. I oprócz tego dali mi jeszcze najwyższe polskie oznaczenie, Wielki Krzyż Polonia Instytuta. Też zostało.